Księga Jozuego. Księga Jozuego. Trzeci rozdział. I Księga Jozuego, trzeci rozdział. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli on oraz wszyscy synowie izraelscy z Sittim i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana Boga waszego. Jozue rzekł: po tym poznacie, że Bóg żyw jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, Chiwejczyków, Perezyjczyków, Girgazejczyków, Amorejczyków i Jubezejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc 12 mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przebrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wody zatrzymały się, płynące z góry, stanęły jak jeden wał w znaczonej odległości od miasta Adam, przełożonego w bok od Zartan. A płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się przeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawił się po całej suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył i przeprawę przez Jordan. I idźmy do 14 wersetu, 4 rozdział. W tym dniu wywyższył Pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie. I rzekł Pan do Jozuego: rozkaż kapłanom niosącym skrzynię świadectwa, aby wyszli z Jordanu. Wtedy Jozue rozkazał kapłanom: wyjdźcie z Jordanu. A kiedy kapłani niosący skrzynię przymierza Pana wyszli z Jordanu i stopy ich stanęły na suchym lądzie, wróciły wody Jordanu na swoje miejsce i jak przedtem wszędzie wystąpiły z brzegów. Lud
wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. Wowe, i teraz 5 rozdział, 1 werset. Gdy tedy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, mieszkańcy po tamtej stronie Jordanu na zachodzie, wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wodę Jordanu nad synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich, w tym i następna strona, 10 werset. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili paskę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie paschy jedli z płodów ziemi pszaśniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała mana i synowie izraelscy nie otrzymywali już many, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. Amen. Alleluja. Nadszedł czas na wielką zmianę. Nadszedł czas, aby urzeczywistniły się obietnice Boga, aby urzeczywistniły się nad ludem Bożym wszystkie błogosławieństwa, które Bóg obiecał Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, ojcom Izraela, aby poprowadził ich i aby weszli bezpiecznie do ziemi obiecanej, do ziemi, która płynie mlekiem i miodem. I wszystko jest poukładane. Oczywiście było potrzebne 40 lat, aby się urzeczywistniło wszystko. 40 lat męki, pustyni, samotności, 40 lat trudne w otoczeniu surowym, dzikim, bez jedzenia, bez wody. Pomimo tego jednak Bóg w okresie ich trudności ludu izraelskiego przez 40 lat z powodu ich niewiary uczynił łaskę w ich życiu, dawał im zamiast pokarm manę i wodę, aby gasili pragnienie 40 lat na pustyni, która wychodziła z kamienia, ze skały, czyli z Chrystusa. Ale jednak nadszedł czas końca trudności. Nadszedł czas końca trudności, wygnania. Bo przed 40 laty Bóg ich poprowadził ponownie do tego samego momentu, aby ich doprowadził do ziemi Chanan i ponownie wysłali śledczych 12, każdego z jednego z pokolenia, ale jednak oni przestraszyli lud i przestraszyli się tam, gdzie nie ma strachu, z powodu niewiary. I niewiara daje, bracia i siostry, grzech i nieposłuszeństwo, ale szczególnie strach. Strach piekła. Nie strach Boga, która prowadzi do błogosławieństwa człowieka, ale strach zguby. Niepokój. I w taki sposób Bóg obiecał, że ci, którzy z powodu niewiary stracili Go, stracili szansę, aby weszli bogato do ziemi obiecanej, chwalebnie, i powtarzam, poprzez ich niewiarę znaleźli się 40 lat, że krążyli na prawo i na lewo na pustyni i pozostawili swoje kości na pustynię. I ich dzieci
o które się troszczyli i bali się, co się stanie z tymi dziećmi. Ich dzieci były tymi, których poprowadził Bóg, dał wzrost im przez te 40 lat i doprowadził na zewnątrz ziemi Chanan, gotowych, aby weszli bogato, aby odziedziczyli Królestwo Boże. I tutaj, bracia i siostry, jest coś, co musimy zważać. Nie możemy my ochronić nasze dzieci i nie powinniśmy się bać o nasze dzieci, ani o naszych braci i siostry. Ofiarowujmy, aby ich ochraniał Bóg, bo wiele razy wierzymy, że my możemy ochronić samego siebie, nasze rodziny, Kościół, bracia i siostry, i popełniamy tragiczny błąd, bo prowadzimy ich poza obronę Bożą. Bóg niech nas zachowa, bo to, że się boimy się, to znaczy, że mamy niewiarę. To, że mamy niewiarę, prowadzi nas do strachu piekła. Chrześcijanin nie boi się, tylko wierzy w Słowa Boże. I jak nie ma Słowa Bożego, prosi o Słowo Boże. Jedyni, którzy się nie bali, był Chaleb i Jezue. I teraz, po 40 latach, staruszki są poza tym, przed wejściem do ziemi obiecanej, aby odziedziczyli dziedzictwo Boże, obietnice Boże. Bóg niech nam daje wiarę, bracia i siostry, abyśmy się nie troszczyli o nic, ale wszelką troskę naszą rzućmy na Niego. I to jest bardzo coś poważnego. Wszelka troska nasza rzućmy na Niego z wiarą, że Bóg troszczy się o nas. Bo jak bierzemy na nas troski, wtedy będziemy pochłonięci poprzez troskę i ciężar, ale i poprzez smutek, i wynik będzie tragiczny. Dzisiaj zaufajmy Bogu. To jest tajemnica, bracia i siostry. Abyśmy zaufali Bogu. Nie patrz na trudności. Wiecie, co widzieli? Naprzeciwko tam, abyśmy weszli, są miasta z wielkimi murami, są olbrzymi ludzie, mają broń, a my jesteśmy tak jak szarańcza naprzeciwko ich. Bóg jednak powiedział im: idźcie, to jest wszystko wasze. Z jednej strony widzieli, a z drugiej strony słuchali. Widzieli i tracili wiarę, słuchali i dobrze, aby wierzyli w Słowa Boże. I my dzisiaj uwierzmy w Słowo Boże. Jest potrzebą, abyśmy uwierzali w Słowo Boże, abyśmy przyjęli Słowo Boże. Słowo Boże jest mocą Bożą, która zbawia, ale kogo? Tych, którzy wierzą i nie boją się. Wierzą i nie mają niepokoju, nie troszczą się, ale wszystko rzucają na Boga. Czyli co? Tak prosto. Idź, uklęknij, bracie, i powiedz: Chrystusie, ten ciężar już nie mogę wytrzymać z tym ciężarem. Chrystusie, nie mogę nic zrobić. Chrystusie, nie wiem, co mam zrobić. I dlatego oddaję ten problem, tamten problem i wszystkie, całe moje życie Tobie, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i wiem, że Ty pobłogosławisz mnie obficie i rozmnożysz mnie bez miary. Wiesz o tym? Wierzysz w to? To jest nasza droga od tego momentu. Bo, bracia i siostry, mówię wam z pewnością jako Słowo Boże, że co słyszymy, jest, że się załamiemy, że będziemy się bali, ale my mamy naszego Pana, mamy nadzieję w Nim i jesteśmy błogosławieni, i nigdy nie zawstydzimy się, jak masz nadzieję w Panu, jak ufasz swojemu Bogu. Nigdy nie będziesz zawstydzony, bo każdy, kto wierzy w Niego, mówi Słowo Boże, nie zawstydzi się. Dlatego nie bój się, nie słuchaj, nie zważaj na to, co widzisz.
Zważaj na to, co słyszysz ze Słowa Bożego. Amen. Zważajmy na to, co słuchamy ze Słowa Bożego. Przekazy są złe. Przekaz Boży jest chwalebny. Alleluja! I dlatego przekaz Boży jest ten, który będzie nam dawał moc, który będzie nam dawał nadzieję, który będzie nam dawać wzrost wierze, bo wiara przychodzi ze słuchania i słuchanie Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Uwierz! Alleluja! Chwała naszemu Panu. Dzisiaj odejdźmy wypełnieni wiarą. Nie bój się, nie myśl, nie rozmyślaj. Pan jest blisko, aby pobłogosławił tych, którzy wierzą i tych, którzy wychwalają Jego imię święte. Chwała imieniu Panu. I dlatego nie myśl, co zrobisz, idź i pomódl się i pomyśl, co zrobi Bóg. Alleluja. Co zrobimy, Panie, bracia? Co możemy zrobić? Co wiemy? Co umiemy? Co jest to, co jest możliwe dla nas, abyśmy zrobili, aby nasze życie dobrze poszło, nasza rodzina, nasz kościół, nasze dzieci? Co możemy zrobić? Jesteśmy nic nie warci, ale mamy Pana i nasz Pan jest Bogiem ziemi i nieba. I Jemu została dana wszelka moc, wszelka siła na ziemi i na niebie. I dlatego nie chcemy znać nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Halleluja! I dlatego On zmartwychwstał i jest między nami. Zachowaj ponad wszystko Twoje serce, bracie, bo z tego wychodzą wszystkie wyniki Twojego życia. Ponad wszystko jest czas odpowiedni. Ponad wszystko zachowuj swoje serce, bo z serca Twojego, nie od diabła, diabeł jest zwyciężony, od Twojego serca jest wszystko zależne. I my chcemy, aby wyniki życia naszego były od błogosławieństwa do błogosławieństwa, od łaski do łaski, od mocy do mocy. I niech nas przygotuje, bo sami nie możemy, abyśmy, Bóg, aby niech nas przygotuje, abyśmy weszli do Królestwa Niebios. I dlatego teraz, my jesteśmy teraz naprzeciwko Jordanu, tak jak był wtedy Jezue. I mówi Pan mu, idź. Są to zarośle Jordanu. Gdzie mam iść? Tam jest Jordan nadęty. Ja, mówi, przetnę Jordan. To jest możliwe. Co mam zrobić? Wiesz, co to znaczy przeciąć nadęty Jordan? I to jeszcze jak jest nadęty, te wody gdzie pójdą? Musisz gdzieś je wysłać. Ale Bóg robi to, co mówi. Ale robi to, co mówi, jak wierzysz. I Jezue uwierzył. I mówi mu dokładnie, co ma zrobić. Weźmiesz skrzynię przymierza, weźmiesz kapłanów, wyślisz ich naprzeciw pierwszego i powiesz ludowi, żeby poszli za skrzynią, bo nie wiedzą, co mają robić, nie wiedzą, jak mają robić i muszą iść, muszą w odległości. I dzisiaj nie wiemy, co mamy zrobić. Jeden jest sposób, abyśmy przeszli Jordan, abyśmy szli za Słowem Bożym. Nie mamy innego sposobu, innej drogi, nie mamy innej szansy, tylko Słowo Boże. I niech uwierzy cały lud. I my dzisiaj uwierzymy wszyscy. Bracia i siostry, jak Twoje serce ma wątpliwość, potęp je w imieniu Chrystusa. Uwierz, że Chrystus utnie Twój Jordan. W jaki sposób? Nie wiem. Jakbym wiedział, to bym Wam powiedział, ale nie wiem. Kto wie, niech nam powie. Ale ja wiem, że Bóg, co obiecuje, to czyni. I dzisiaj nam obiecuje, że uczyni wielkie rzeczy w naszym życiu. I zaczyna z czym? Z Jordanem Bóg. I jak kapłanie wejdą na Jordan, ja utnę Jordan. I wody zatrzymią się
powiedział im to, ale i pomógł im, aby uwierzyli. Zaczęli. Nie powiedział: wejdźcie do wody, bo tylko jak dotkniecie wodę nogami, wtedy zobaczycie, co ja zrobię. Pomaga nam, abyśmy uwierzyli. Przechodzą, jak dotykają wodę ich nogi, zatrzymują się wody. I od tego stał jak mur woda. Rozumiecie, w jakiego Boga uwierzyliśmy? Co to za Bóg? I powiem wam coś. Wtedy te cudy, które robił Bóg, robił je w naturalnym świecie. Dzisiaj cud, który robi Bóg, są większe, bo to robi w duchownym świecie. Wtedy widzieli je. Teraz nie widzimy tego, ale żyjemy to. Przychodzą ludzie zmęczeni, zniewolniczeni, zdemonizowani i Bóg ich wyzwala i chrzci ich w Duchu Świętym. Dlaczego? Nie widzimy tego, widzimy to. Widzimy zmianę. Widzimy chwałę Boga. I też jeszcze nie przeszliśmy Jordan. Niedługo przejdziemy, wszyscy razem, wszyscy przejdziemy przez ten Jordan. I jak przeszli, przeciął się Jordan. Przeszli przez Jordan, wychwalili Boga. I ostatni, którzy przeszli, i na koniec kapłani byli skrzynią przymierza. Czyli oczekiwała skrzynia, bo przymierza oczekiwał Bóg, aby przeszli też i słabi. Bo inni przeszli szybko, bo mieli moc. Nie mówi tego Słowo Boże, jako przykład mówię. Ale inni nie mogli biegnąć. I tutaj ile możemy biegnąć? Ile przemijają lata? Bo byli też starsi i młodzi. Ale wszyscy przeszli. I na wszystkich oczekiwał Bóg. Na wszystkich oczekuje Bóg. Na mocnych i na słabych. I na ugruntowanych, i na nie na ugruntowanych. Oczekuje na ciebie Bóg. Będzie oczekiwał na ciebie Bóg. Jak przeszli wszyscy, przeszli kapłanie i znowuż Jordan się wypełnił wodą. I teraz weszli. Teraz zmienia się wszystko. Teraz skończyła się mana. Teraz skończyła się woda ze skały. Teraz ja będę z wami i ja wam dam moc, abyście wygrywali. I my, bracia i siostry, mamy obietnicę Bożą, że uczyni nas, że zwyciężamy zawsze poprzez Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo. Nie będziemy walczyć z Anakimami. Naszą walką jest gorsza, bo usłyszałem kogoś, że teraz nie czyni Bóg takich cudów. Teraz robi takie cudy, bo wasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale wasza walka jest przeciwko władzom i mocom, przeciwko diabłu i szatanowi, przeciwko duchom podstępnym. Nasza walka jest przeciwko duchom podstępnym. Nasz wróg jest diabeł, ale chwała Boga, jest zwyciężony. Nie może nic zrobić, nie może zadziałać. Podstępy robi, ale jest zwyciężony. I ty jesteś zwycięski, jak trwasz w wierze w Słowie Bożym i podporządkowujesz się w Słowu Bożemu. Jak dotarli? Posłuchajcie teraz, jak to wszystko Bóg czyni. Dlaczego przeszli przez Jordan, nadętość Jordanu w okresie, w tamtym, i mógł ich przejść, mogli przejść w lepszym okresie, gdzie wody nie są nadęte. Ale bracia i siostry, nie jest tematem, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, ale jest doskonały czas.
jest tak, jak zaplanował Bóg. Kiedy ich przeprowadził przez Jordan? W 10. miesiąca, tak jak im obiecał, jak byli w Egipcie. I dlaczego im przeprowadził przez w tym właśnie okresie? Aby wykonali Paschę 4 dni 14 dnia miesiąca. Czyli pierwsza Pascha odbyła się w Egipcie i druga Pascha odbyła się na ziemi obiecanej. Ale najważniejszą rzeczą jaką jest, że wtedy Bóg wywyższył wobec ludu swojego Jezłego, bo On ich poprowadził. Teraz, bracia i siostry, Bóg powiększa imię Jezusa Chrystusa, bo On przeprowadza nas na drugą stronę. I cały lud wychwalał Jezułego, bo widział, że Bóg uczynił wielkie rzeczy przez Niego i my wychwalamy i wychwalimy w taki sposób, że nie możecie sobie wyobrazić Jezusa Chrystusa, bo uczyni wielkie rzeczy między nami. I będziemy żyli nową Paschę, nową wolność. Nie z Egiptu, tak jak wtedy, z pustyni, tak jak wtedy. Nową Paschę. Skończyło się, bracia i siostry, dla nas pustynia i przyszedł czas wychwalania Boga. Zakończyła się pustynia. Nie ma teraz pustyni, teraz jest ziemia, która jest podlewana z góry. Ziemia, w której leje miód i mleko. Ziemia błogosławiona, którą musimy zdobyć. Musimy uczynić ją naszą. Muszą walczyć, muszą uczynić walki, muszą uwierzyć, że walki ich wykona Bóg. I kto będzie szedł pierwszy? Jezue wtedy. Teraz Jezus Chrystus, Pan, Twój Pan. Alleluja. Wchodzimy, bracia i siostry. Weszliśmy, bracia i siostry. Ale uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. I będziesz zbawiony ty i twój dom. Amen.